Pożar hali przy ulicy Sienkiewicza wywołał duże poruszenie w środowisku lokalnej społeczności. Po kilku dniach otrzymaliśmy wiadomość o nieprawidłowej informacji, która dotyczyła spalenia hurtowni odzieżowej. Informacja ta była krzywdząca dla przedsiębiorcy, który prowadzi hurtownię odzieżową. Są nieduże straty, rzecz można powiedzieć, ale większe straty są po zalaniu tego wodą i dymu, no nie? Bo po prostu ciuchy wciągają do siebie ten smród i to jest prawie wszystko do wyrzucenia. Jak się okazało, hurtownia bardzo ucierpiała jedynie ze względu na dym dostający się przez wspólny dach łączący hurtownię z pomieszczeniami, w których był składowany granulat pochodzenia organicznego oraz wodę, którą straż pożarna gasiła pomieszczenia obok. Obecnie właściciel budynku oczekuje na decyzję nadzoru budowlanego co do dalszych losów budynku.